Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzień dobry Państwu. Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Witamy w 6. odcinku naszego podcastu Ludzkie gadanie. I dzisiaj mam okazję porozmawiać z Łukaszem Jasińskim. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry, witam Ciebie i naszych słuchaczy. Łukaszu, jesteś ekonomistą, który zajmuje się w swojej pracy naukowej głównie tematyką służby zdrowia. Już nasi stali widzowie na YouTubie na pewno kojarzą Twój świetny wykład z jednego z jazdów austriackich na temat tego, jak mogłaby wyglądać wolnorynkowa służba zdrowia, jak przedsiębiorcy mogliby sobie z nią poradzić, a czytelnicy naszego portalu Mises.pl na tymże portalu znajdą kilka Twoich tekstów, w których próbujesz przybliżyć różne elementy tego, jak właśnie wolnorynkowa służba zdrowia mogłaby wyglądać i tego, jak mogłaby sobie poradzić z różnymi problemami, które przed nią na pewno by stanęły, tak jak na przykład różnego rodzaju asymetria informacji i tym podobne. Także od razu zachęcam do lektury tekstów Łukasza, a może jeszcze dodam, że na co dzień Łukasz pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pisze też rozprawę doktorską na temat właśnie systemu ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych, z ekonomicznej perspektywy oczywiście. I dzisiaj chciałbym z Tobą, Łukaszu, porozmawiać o tym, czy sprywatyzować szpitale w Polsce, bo z jakiegoś względu w czasie niedawnej kampanii wyborczej, tak chyba możemy powiedzieć, pomimo tego, że wybory się nie odbyły, to ta kampania się odbyła. Stał się to z jakichś powodów temat co nieco drażliwy i niektórzy kandydaci zarzucali innym, że tamci popierają prywatyzację służby zdrowia. Więc może przyjrzyjmy się bliżej temu tematowi i zastanówmy się, czy warto sprywatyzować szpitale, bo o tym dokładnie te zarzuty były. To może na początku powiedziałbyś trochę o tym, czy w ogóle mamy jakieś prywatne szpitale w Polsce i jaką rolę one w polskim systemie ochrony zdrowia pełnią, jeśli istnieją. Oczywiście istnieją. Jeżeli chodzi o prywatne szpitale, znaczy prywatnego właściciela, to nie tylko szpitale, ale generalnie problem ze szpitalami jest taki, że one są w pewnym sensie na końcu tego łańcucha finansowania i są, można powiedzieć, takim jednym z krytycznych elementów w tym publicznym systemie. Natomiast hasło, czy w ogóle pytanie, czy te szpitale prywatyzować, jest trochę moim zdaniem nietrafione, bo my powinniśmy zaczynać, czy jeżeli chcemy na takie pytanie odpowiedzieć, to musimy brać pod uwagę, no a co z tym całym systemem, tak? Czy dalej ma być system oparty na większej dominacji i finansowaniu przez środki publiczne, czy środki prywatne, ponieważ w obecnych uwarunkowaniach mamy oczywiście prywatne szpitale, czy prywatne podmioty, które funkcjonują w ramach publicznej służby zdrowia. Ma to pewne korzyści, natomiast jakby dalej jest to jednak za mało, żeby te różnego rodzaju problemy kluczowe rozwiązać. Natomiast wydaje mi się, że już tak abstrahując od samego tego słowa prywatyzacja, które się wielu osobom może negatywnie kojarzyć, chociaż to niezupełnie niesłusznie, to raczej zamieniłbym kolejność takiego wywodu czy takiego pytania na to, że powinniśmy pomyśleć o rynkowym systemie, czy zwiększenie udziału tych środków w rynkowym systemie, a ograniczaniu tych środków publicznych i wtedy szpitale, że tak powiem, i te prywatne i publiczne na pewno by sobie coraz lepiej radziły. No tak, tylko jakby jest to poniekąd chyba reforma trudniejsza do przeprowadzenia, a prywatyzacja szpitali jakoś tam sobie przez lata dość oddolnie pełzała, to plus na przykład samorządy, które miały problemy z finansowaniem szpitali, które miały długi, te szpitale sprzedawały i tak one w prywatne ręce przechodziły, więc jakby jest to element, który do takiego stopnia jest jakby możliwy i wykonalny, więc może jednak spróbujmy sobie taki eksperyment myślowy zrobić i zastanowić się, jak nawet przy utrzymaniu tej dominującej pozycji Narodowego Funduszu Zdrowia w zakupie
świadczeń medycznych, czy jednak istniałaby jakaś jakościowa różnica między systemem, w którym te usługi byłyby świadczone głównie przez szpitale państwowe, czy to samorządowe, czy należące do władzy centralnej, czy jeszcze innych publicznych podmiotów, czy jednak gdyby jakaś zdecydowana większość z nich przeszła w ręce prywatne, to czy jakichś zmian moglibyśmy się spodziewać, czy to na lepsze, czy na gorsze? Czy ty widziałbyś jakieś takie elementy, które przy przesunięciu właśnie tylko tego jednego klocka w naszym mechanizmie mogłyby się wtedy zdarzyć? Myślę, że tak, że to nie jest aż takie trudne do wyobrażenia. To też w wielu innych krajach, czy Europy Zachodniej, czy na przykład tam Stanów, funkcjonuje. To znaczy, można tak powiedzieć, że formalnie prywatne podmioty funkcjonują w ramach czy na zasadach wytyczonych przez tam władzę, przez rząd, czy przez tam określone instytucje rządowe. I pytanie też, no jakby się zachował taki NFZ, czy jeżeli zostawiłby na przykład te same stawki, to moglibyśmy powiedzieć, że poziom kosztów się utrzymuje, tak, na tym samym poziomie, ale na przykład rośnie jakość, bo wtedy szpitale, czy te, które konkurowałyby ze sobą o kontrakty z NFZ-em, no przy założeniu, że NFZ musi wydać te pieniądze, możemy sobie tak to troszkę pogdybać, no to wówczas, jeżeli nie ma sensu obniżać kosztów i konkurować ceną, no to staramy się podnosić jakość, więc jest to pewien pozytyw. Ale można sobie też wyobrazić taki scenariusz, że ta konkurencja, i NFZ to zauważa, wywiera presję na obniżkę kosztów, więc jakby ta wielkość refundacji za poszczególne świadczenia mogłaby, NFZ mógłby obniżać, tak? Czyli mógłby nawet zachować ten sam poziom wydatków, ale wówczas konkurencja, procesy konkurencji, rosnąca produktywność tych podmiotów prywatnych jako element tej konkurencji mógłby doprowadzić do tego, że świadczymy więcej usług w takiej samej czy nawet lepszej jakości przy podobnym poziomie wydatków, więc można sobie wyobrazić taką sytuację i pewnego rodzaju zalety. Na pewno trudno oczekiwać, żeby prywatne podmioty mające lepszą kadrę zarządzającą, ale też funkcjonujące po części na rynku, czyli bez tych kontraktów, żeby ta sytuacja doprowadziła do jakiegoś znaczącego zadłużenia tych szpitali, tak jak ma to miejsce w przypadku tych publicznych obecnie w Polsce. No właśnie, jak ja sobie o tym problemie myślałem, to wydaje mi się, że właśnie jakby przez to, że te podmioty byłyby prywatne, no to one jednak miałyby silny bodziec do tego, żeby nie zdawać się na łaskę tylko i wyłącznie NFZ-u, tylko jednak próbować realizować jakieś usługi zupełnie komercyjnie odpłatnie. I oczywiście niewielką liczbę osób byłoby stać na zapłacenie bezpośrednich kosztów jakiejś bardzo skomplikowanej operacji, chociaż też jakby pojawiają się takie te, powiedzmy, klasyczne ubezpieczenia medyczne w Polsce, chociaż one nie mają na pewno szerokiego zasięgu. To i tak jakby niektóre procedury, na które na przykład trzeba długo czekać z sektora publicznego, mogłyby być szerzej oferowane właśnie komercyjnie. No i mi się takie skojarzenie, takie wskazanie przyszło mi do głowy, że to może trochę by jakby przypominało taką sytuację ze Związku Sowieckiego, gdzie oczywiście centralni planiści mieli problem z tym, jakie ceny ustalić za poszczególne czynniki produkcji i dobra konsumpcyjne, tak żeby to jakoś się bilansowało wszystko i żeby wiedzieć, co produkować, ile, więc naprawdę kupowano katalogi jakichś centrów handlowych czy branżowe z Europy Zachodniej i na podstawie tego, jakie były ceny w systemie kapitalistycznym, ustalano tak zwane ceny w systemie socjalistycznym, więc gdyby właśnie ten rynek chociaż trochę się rozszerzył tych prywatnych procedur medycznych typowych dla szpitali, no to jednak też chyba temu NFZ-owi łatwiej byłoby te całe centralnie wydawane pieniądze wydawać nieco sensowniej i okazywałoby się może, gdzie te stawki refundacji są za wysokie, gdzie są za niskie i to jakby mogłoby chyba trochę poprawiać optymalność wykorzystania zasobów w tym skądinąd nieefektywnym systemie. Na pewno niewątpliwie tak by było, natomiast tu też
Ja zawsze zwracam uwagę, czy staram się zwracać uwagę na to, że szpital jako podmiot, znaczy szpital prywatny, tak jako oczywiście może w tym sensie dywersyfikować źródła swoich przychodów, także rozszerzając swoją aktywność na prywatnym rynku, na rynku, ale tutaj trzeba też powiedzieć, że jest to pewna też może jakaś trudność, czy bardziej większa złożoność tych zagadnień związanych z systemami ochrony zdrowia, polegająca na tym, że jeżeli chodzi o standardowy rynek dóbr i usług, nie wiem, rynek spożywczy, no to w zasadzie to się wszystko opiera na wydatkach bezpośrednich, na finansowaniu tych dóbr z własnej kieszeni. Natomiast kiedy mówimy o usługach medycznych, no to mamy to ubezpieczenie, czyli tą trzecią stronę tego pośrednika. Mamy też sieci medyczne oferujące abonamenty, mamy możliwość zapłacenia z własnej kieszeni, mamy działalność charytatywną. Tych opcji finansowania dostępu do usług medycznych jest o wiele więcej. I nawiązując właśnie do tego tematu, który też poruszyłeś odnośnie szpitali i szukania innych źródeł przychodów, taki szpital może funkcjonować, czy może część przychodów mieć z kontraktów z NFZ-em, nie ma żadnego problemu. Może też współpracować z towarzystwami ubezpieczeniowymi jako dostawca, prawda, dla ich klientów usług. To samo może robić z sieciami medycznymi, które sprzedają abonamenty, a także współpracować z różnego rodzaju fundacjami charytatywnymi. Zazwyczaj się mówi, że ten nasz system publiczny to jest system niedoborów, co jest jak najbardziej prawdziwe, ale też tak mi się przypomniało, jakiś czas temu napisałem taki esej właśnie na Mises.pl odnośnie takiego centrum zaawansowanego cyklotronowego w Bronowicach i tam mamy sytuację odwrotną, bo tam jest sprzęt. Oni nie wykorzystują, że tak powiem, całych swoich mocy przerobowych, jeżeli chodzi tam o możliwość leczenia tam różnych schorzeń, należy nowotworów. Więc tam mamy w pewnego rodzaju nadwyżkę, tak? Nadwyżkę, znaczy niewykorzystany sprzęt. I to może, że tak powiem, w dwie strony ta nierównowaga rynkowa postępować. Natomiast oczywiście ta konkurencja, te procesy jakby konkurowania pomiędzy prywatnymi dostawcami o te kontrakty NFZ-u mogłyby skłonić też NFZ do, można powiedzieć, większego poluzowania swoich zasad, tak? Na przykład już może nie stosowania jakichś tam kodów, jakichś substytutów cen, jakichś takich kalek dla tylko to mogłoby też takie wymusić pożądane zmiany wewnątrz tych instytucji publicznych, czyli taką pozytywną presję. Bo wydaje mi się, że obecnie to, jak się mówi, że tam, prawda, polskie szpitale mają te problemy finansowe, no to często się wskazuje na fakt, że to wynika z tego, że one są niedofinansowane, że są to także problemy związane z wyceną z różnych procedur medycznych, że za niektóre jest więcej, za niektóre jest tam inaczej, są te koszty zwracane, czy większe, mniejsze wartości, wielkości. No i też wskazuje się, że oczywiście brakuje kadry, tak, i szpital pewnych być może usług nie może świadczyć, czyli jakichś tam dodatkowych przychodów pozyskiwać, ale mam takie cały czas nieodparte wrażenie, że to jest mylenie związku, znaczy skutku z przyczyną, czyli niezauważanie tego związku przyczynowo-skutkowego, bo te wszystkie bolączki jakby polskich szpitali publicznych są efektem tego złego systemu, tak, finansowania, gdzie dominuje ten model taki ubezpieczeniowy, czy quasi ubezpieczeniowy, bo to nie jest takie ubezpieczenie z prawdziwego zdarzenia, jeżeli mówimy o tym ubezpieczeniu zdrowotnym, rządowym, publicznym. I tak naprawdę to wszystko prowadzi do niedoborów, więc to też oczywiście pojawiają się zawsze, to jest standardowe, żeby zwiększyć nakłady na służbę zdrowia. Ja chciałbym zaznaczyć, że zawsze lubię tak w ramach kontry szybkiej podać przykład Wielkiej Brytanii, albo Szwecji, bo tam się przeznacza, jeżeli chodzi o udział PKB, tam jest to łączne publiczne z prywatnymi, ale już tak możemy ujmować, dominuje oczywiście publiczne wydatki, no to tam się przeznacza 10% czy kilkanaście procent PKB, w Polsce to się 4-5 przeznacza, zależy jak się tam statystyki bierzemy pod uwagę. Ale na przykład te kraje, typu właśnie Wielka Brytania, Szwecja, czy w ogóle kraje skandynawskie, mają permanentne problemy z zapewnianiem dostępności pacjentom, czy tam swoim obywatelom ubezpieczonym do tych usług. Nawet o tym mówią raporty analizujące, oceniające publiczne systemy ochrony zdrowia. Przecież jest taki raport Eurohealth Consumer Index, co roku, czy co 2 lata publikowany.
I tam, jeżeli chodzi o tą punktację w zakresie dostępność do danych usług, czyli tak naprawdę kluczową, no to Szwecja jest na szarym końcu. Tam nawet piszą, że najdłuższy, czy jeden z najdłuższych czasu kolejki, czy najdłuższy czas oczekiwania tam do lekarza, czy do określonych świadczeń medycznych. A wydają dwa razy tyle, co my, jeżeli chodzi o PKB. Więc to nie jest takie wcale, to nie chodzi tak naprawdę o ilość środków, tylko chodzi o to, jaki to jest system, jakie to są uwarunkowania i jakie bodźce. To właśnie może jakbyś mógł mnie spróbować wytłumaczyć, jakiego rodzaju magia tutaj ma się dziać, jeśli zmieni się ten właściciel na prywatnego, że nagle przy tych samych, powiedzmy, refundacjach do zabiegów jednak okaże się, że szpital jest rentowny i przynosi zysk, a nie to nie w długach, jak to mają w zwyczaju polskie publiczne szpitale. Jakiego właśnie rodzaju bodźce tutaj mogą zadziałać, czy jakoś możemy to rozwinąć? To znaczy tutaj aż takich zmian fundamentalnych bym się nie spodziewał, bo zachowujemy system, prawda? Ja bardziej nawiązywałem do tego, że jeżeli w ogóle zmienimy cały system finansowania tego, urynkowimy, to wtedy będziemy polegali też na innych formach finansowania, na innych bodźcach i tak dalej. Natomiast tak jak mówiłem, jeżeli, znaczy tutaj magii nie będzie, to trzeba jasno powiedzieć, natomiast będą zalety wynikające z tego, że prywatne podmioty, to nie jest takie jakieś zbyt odkrywcze, no raczej posiadają lepszą kadrę zarządzającą, bo tam są lepsze perspektywy rozwoju, są tam lepsze zarobki, to po pierwsze. Po drugie, część działalności mają też jakby na rynku, tak, z prawdziwego zdarzenia, więc posiadają odpowiednie rozwiązania, które skutkują na przykład efektami skali, lepszą jakością zarządzania, szybszym reagowaniem na różnego rodzaju problemy. No i to są oczywiście jest jako instytucje rynkowe nauczone czy przyzwyczajone do pewnego rodzaju niepewności, do lepszego podejmowania decyzji strategicznych niż systemy czy jednostki publiczne przy oczywiście całym szacunku dla osób, które tam pracują, ale no jak to się mówi, zawsze to też zauważ, pojawiają się często takie, nie wiem, różne głosy, które mówią, no, że ludzie, którzy pracują w szpitalach, to są oczywiście w porządku, tylko no, system jest nie tak, prawda, coś tutaj gdzieś na górze coś nie działa i to cały czas się słyszy, no więc zwracam uwagę, że pewnych rzeczy nie damy rady zmienić, jeżeli tych zmian fundamentalnych z góry nie będziemy robić, czy nie uzmysłowimy sobie, że to tam tak naprawdę tkwi problem, a reszta jest jakby pochodną tego. Ale samo jakby wprowadzenie czy zwiększenie udziału nawet tych prywatnych szpitali w finansowaniu tych czy w pobieraniu tych można powiedzieć NFZ-owskich kontraktów, no to na pewno się przyczyni do co najmniej do lepszej jakości, tak? Tak jak mówię, przy założeniu, że nawet gdybyśmy te pieniądze, ten limit byłby utrzymany na tym samym poziomie wydatków, no to musieliby konkurować jakością, tak? NFZ mógłby być bardziej wybredny w stosunku do tych instytucji. Oczywiście to też nie jest tak, szpitale publiczne zawsze mogą to mieć jakieś różnego rodzaju wątpliwości, czy nawet pretensje, bo to dla nich jest taki, można powiedzieć, niepożądany konkurent, prawda? I zresztą jest w Polsce też takie zjawisko, nie tylko, ale ono jest dosyć szczególne. Mianowicie, jak mamy na myśli taki szpital publiczny, to raczej to się nam kojarzy z taką dosyć wielką placówką zajmującą dużą powierzchnię, albo z jakimś molochem, który ma po prostu wiele, wiele różnych tam oddziałów. Natomiast prywatne placówki, prywatne szpitale to są raczej mniejsze jednostki, które specjalizują się tam w jakiejś wąskiej grupie na przykład zabiegów, które mogą być lepiej finansowane przez NFZ przy relatywnie niskich kosztach i dlatego tam wchodzą ze swoją aktywnością w ramach kontraktu z NFZ-em. No i to prowadzi do takiej sytuacji, w której jakby te szpitale publiczne tracą część przychodów, część kontraktów i zostają z pacjentami czy z kosztami wyższymi. I to oczywiście rodzi takie różnego rodzaju pretensje, że tutaj szpitale prywatne podbierają, prawda, i destabilizują system i utrudniają jeszcze funkcjonowanie tych szpitali publicznych, które i tak są zadłużone. No jest to prawda, jeśli chodzi o ich stan finansów,
Natomiast ja cały czas zmierzam do tego, że tutaj podstawowy, fundamentalny problem to jest ten problem tego centralnego planowania, tak, opieraniu tego na modelu tym takim, takiego wypaczonego ubezpieczenia i gdzie tak naprawdę pacjent nie wie, ile płaci za usługę szpitalu, bo nie wie, ile go kosztuje dzień w szpitalu, tak, pobytu, czy jakaś tam usługa. On po prostu ma to przyznane, tak, i my nie umiemy tego wycenić, nie umiemy tego ocenić, w związku z tym jako konsumenci nawet się nad tym nie zastanawiamy, a tak naprawdę powinniśmy. Wydaje mi się, że tutaj jedną ważną rzecz zauważyłeś, to właśnie to, że te prywatne instytucje, one mogą być dużo bardziej elastyczne organizacyjnie, bo przecież nie jest tak, że my znamy jeden najlepszy przepis na to, jak zorganizować szpital, ile on ma mieć oddziałów, ile ma mieć personelu na każdym oddziale, jaki ma być stosunek, nie wiem, lekarzy do pielęgniarek, do jeszcze kolejnego personelu i tak dalej. To wszystko też są jakieś miejsca na, powiedzmy, przedsiębiorcze innowacje i tak, czy szpital ma być bardziej ogólny, czy ma być bardziej wyspecjalizowany w swoim profilu, to też są jakieś przedsiębiorcze decyzje. Oczywiście. Które w przypadku właśnie prywatyzacji szpitali, to takie decyzje się będą utrzymywać, które będą przynosić zyski, tak? Te formy organizacyjne, które będą przynosić straty, będą restrukturyzowane i te szpitale, które by sobie nie radziły, byłyby przejmowane przez tych, którzy potrafią to lepiej zorganizować, więc jakby chociażby z tego tytułu, no, jakichś tam, myślę, tych pozytywnych efektów moglibyśmy się spodziewać. Jeżeli mogę jeszcze wtrącić, tutaj nam, tak mi się skojarzyło, to co nam Mises podpowiada, czy jakby szkoła austriacka, dlaczego nie powstaje na rynku jedna wielka firma, tak? No to, bo sama by mogła mieć problemy z zarządzaniem tak ogromnym przedsiębiorstwem, prawda? Tymi wszystkimi działami. I miałaby trudności z oszacowaniem, które jakby jej te działy, czy jakieś tam oddziały są rentowne, które nie, i tak na, no i dlatego ta specjalizacja, to krojenie, prawda, tej działalności czy zakresu jest tutaj, wcale nie oznacza, że jakichś usług brakuje, czy podaż jest ograniczona, tylko oznacza rosnącą jakość, konkurencję kosztową, przy czym raczej dążymy na rynku do tego, żeby te koszty, przynajmniej żeby nie rosły, ale żeby jakość też cały czas poprawiać, żeby to zadowolenie pacjenta, tak, no, klienta tak naprawdę było coraz większe. Tak tylko chciałem wtrącić, bo tak mi się skojarzyło, a propos też tego wcześniej, co mówiłeś odnośnie tego centralnego planisty i tego, że oczywiście też prawda, ten eksperyment z gospodarką centralnie planowaną w zasadzie polegał na tym, że się opierano na tych cenach zagranicznych. Czyli od samego początku ten rynek funkcjonował tylko w takiej nieoficjalnej formie. A jeszcze też taką mam intuicję, nie wiem, czy się tutaj ze mną zgodzisz, czy nie, że ta sama prywatyzacja, nawet z pozostawieniem reszty tego kiepskiego systemu, też mogłaby zmniejszyć pole do różnego rodzaju konfliktów interesów, które obecnie w tym systemie się znajdują, no bo ludzie na przykład narzekają, że powiedzmy ordynator szpitala, ordynator jakiegoś oddziału ma na przykład swoją prywatną praktykę, no i jak ktoś zapłaci u niego za wizytę prywatnie, no to jest nagle kwalifikowany jako nagły przypadek i oczywiście trafia do publicznego szpitala na początek kolejki na zabieg refundowany przez NFZ, czy też właśnie, co już też wspominałeś, sam NFZ nie bardzo ma jak dyskryminować pomiędzy tymi szpitalami, które wykonują procedury dobrze, a tymi, które wykonują źle, no bo jakby większość tych szpitali należy do tego samego właściciela, co NFZ, więc jakby no, głupio byłoby zabierać pieniądze samemu sobie. Tak, oczywiście. Tak, a tak jednak mogłyby powstać jakieś metryki chociażby tego, tak, ile tutaj procent przy danej procedurze kończy się bez jakichś powikłań, wyzdrowienie, czy jak szybko dany proces tam hospitalizacji przebiega, etc., etc. No, można by chociażby jakieś takie proste wskaźniki efektywności bardziej śmiało stosować, gdyby właśnie nie było tego problemu, że płatnik i wykonawca usługi mają tego samego właściciela. Znaczy tak, to
to, co mówisz, to jest też permanentna cecha systemów publicznych. Jeżeli jakaś działalność przynosi straty, no to na rynku wiemy, że taki przedsiębiorca długo się nie utrzyma, no bo źle wykorzystuje czynniki produkcji, prawda? Rzadkie. Więc albo ktoś go lepszy zastąpi, albo zmieni swoje działanie, żeby jakieś tam może, nie wiem, czy system zarządzania, to już tam różne są aspekty, żeby to poprawić i się utrzymać. Natomiast w otoczeniu takim nierynkowym, no to jak masz deficyt, no to dotujemy jeszcze bardziej, a jak masz nadwyżkę, no to zabieramy i dotujemy tych, co mają deficyty, tak? Można sobie to w ten sposób wyobrażać. Natomiast te konflikty, o których mówisz, to ja zawsze też o tym gdzieś przy okazji wspominam, że one są tak, znowu to jest skutek tego, tych odgórnych, prawda, regulacji, norm narzuconych, ram. Tak samo jak na przykład ta korupcja, tak, bo to też jest element pewnej korupcji. Można przynajmniej tak potraktować. No to z takiego ekonomicznego punktu widzenia, no to pacjent uważa, że cena została zaniżona i żeby pokonać swoich konkurentów, innych pacjentów w tym procesie przydzielania czy terminów do danych usług, czy żeby w ogóle się jakiś zabieg wykonać, no to próbuje tę cenę podwyższyć, tak, tylko że tak próbuje to podwyższyć poprzez płatność pod stołem, jak to się mówi, więc to z punktu widzenia ekonomii nie jest jakieś takie kontrowersyjne, znaczy nie jest to coś nadzwyczajnego, tak? My często narzekamy na korupcję, jakby nie widzimy, że ona jest elementem, można ekonomista bym powiedzieć, że zaburzenia tego systemu cenowego i tych procesów konkurencji na rynku. Ale w takim układzie, gdzie tak jak tutaj sobie troszkę tak dywagujemy, gdyby byli ci prywatni dostawcy tylko funkcjonujący w ramach tej struktury NFZ-owskiej, czy dalej tego centralnego płatnika, to raczej to by było ograniczane, no bo to by jakoś... Więc zdecydowanie więcej kłopotów mogło im przysporzyć niż tak naprawdę jakieś korzyści, a zresztą by to było pewnie rozwiązane w ten sposób, że mogliby jakiś taki swoim pacjentom podwójnym, że tak powiem, oferować jakieś zniżki w swoich prywatnych placówkach, w których mogliby płacić z prywatnej kieszeni, tak, z swojej własnej kieszeni, więc myślę, że to raczej coś takiego nie miałoby miejsca, a przynajmniej ta skala nie byłaby znaczna. No to jeśli już przy tym jesteśmy, to czy można by się spodziewać, że na przykład problem z personelem w służbie zdrowia jakoś zostałby może nie rozwiązany, ale załagodzony, tak, bo co chwila wybuchają jakieś konflikty płacowe w systemie służby zdrowia, czy jakby czy można by mieć nadzieję na to, że wycena usług pracowników w systemie służby zdrowia także mogłaby się poprawić. Znaczy problem z tą wyceną jest taki, że jeżeli mówimy o szpitalach publicznych, to jednym z podstawowych problemów tych szpitali, według mnie oczywiście, jest to, że one nie mogą, bo to też my mówimy jakby to prywatne, tak, ale ja myślę, że też można by w miarę prosto poprawić sytuację szpitali publicznych, które funkcjonują tam na tych kontraktach z NFZ-em przede wszystkim, poprzez umożliwienie im zarabiania, osiągania zysków, czy zarabiania na pacjentach prywatnych, którzy płacą z własnej kieszeni. Oczywiście musieliby oni konkurować z bardziej tam wydajniejszymi konkurentami prywatnymi, ale ta być może dla części mniej zamożnych klientów byłaby to ciekawa alternatywa. I to by się też mogło w jakimś stopniu przełożyć na pewne podwyżki dla personelu, bo pamiętajmy, jeżeli możemy zarabiać, możemy mieć zyski, możemy zwiększać naszą produktywność, wydajność, obniżać koszty, no to musimy do tego wszystkiego mieć specjalistów, tak, i musimy ich odpowiednio opłacać. Personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki i tak dalej. Jeżeli wszystko mamy z góry zakodowane, no to dlatego co jakiś czas różnego rodzaju strajki, czy to lekarzy, pielęgniarek, czy tam innego personelu medycznego, zawsze będą miały miejsce. Bo to jest wynik właśnie tego, że tutaj czujemy oczywiście wszyscy, że oni powinni zarabiać więcej, ale jedynym słusznym sposobem, żeby sprawdzić ile i tak dalej, i żeby te problemy rozwiązać, no to jest rynek, czyli to tak naprawdę to cały czas wraca do tego samego punktu wyjścia. Natomiast wydaje mi się, że tak czy siak oczywiste jest to, że w prywatnych podmiotach, w szpitalach prywatnych
to musi być ten element jakościowy przede wszystkim, więc muszą być zatrudnieni pracownicy odpowiednio wynagradzani, bo inaczej to nie ma żadnego sensu. Ale też myślę, czy właśnie czy ci prywatni właściciele szpitali nie mogliby, powiedzmy, bardziej dyskryminacyjnie podchodzić do personelu, w tym sensie, że może niekoniecznie chcieliby tolerować jakąś taką wieloetatowość pociągniętą do granic fizycznych możliwości, czy też może na przykład byliby skłonni zainwestować sporo w to, żeby ściągnąć jakiegoś lekarza czy jakąś lekarkę z zagranicy pod warunkiem podpisania na przykład jakiegoś długoterminowego kontraktu na pracę z jakimiś karami umownymi, Tak. gdyby ktoś później chciał zmienić pracodawcę. No myślę, znaczy że to jest tu jakieś też pole do poprawy, mi się wydaje. Znaczy ja myślę, że to by zostało rozwiązane poprzez jakieś kontrakty, że na przykład to miejsce pracy, ten szpital prywatny, z którym podpisuje umowę, będzie jej głównym miejscem pracy, albo jest jakiś kontrakt na wyłączność, tak jak to się tam w różnych innych branżach stosuje. I no bo tutaj chodzi tak naprawdę o korzyści. Jeżeli widzimy, że pracownik ma, jak powiedzieć takim językiem ekonomicznym, wysoką produktywność krańcową, opłaca się nam go zatrudnić, no to nie jest jakimś problemem odpowiednie wynagrodzenie, tak? Zresztą umówmy się, jeżeli lekarze mieliby większy wybór miejsc czy szpitali, w których mogliby podjąć pracę, to ja odnoszę takie wrażenie, że gdybym ja był jakimś tam prezesem, czy jakimś szefem szpitala, to nie chciałbym zatrudniać lekarza, który oczywiście ma odpowiednią renomę i kwalifikacje, pracuje, miałby pracować poza moim szpitalem jeszcze w dwóch czy trzech innych. No to wtedy by jakość bardzo spadła, tak? On zresztą sam by mógł stracić na jakości. A poza tym, to o tym też w zasadzie nie wspomniałem, ale naturalną konsekwencją takiego większego urynkowienia, czy tego większego udziału tych prywatnych jednostek, byłoby też to, że powstałoby więcej instytucji akredytacyjnych, na przykład takich, które tam oceniają lekarzy, jakichś pośredników przy tego typu zawieraniu kontraktów, bo tutaj szpital nie musi polegać tylko i wyłącznie na swoim dziale kadr, prawda, czy na tych swoich jakichś tam headhunterach, którzy tam poszukują, czy tam specjalistów nawet z zagranicy. Więc raczej ja bym tutaj nie spodziewał się takich problemów, że tak jak obecnie, że lekarz pracuje w jednym, w drugim, w trzecim miejscu i po prostu się przepracowuje, tak, i spada jakość świadczonych usług. A czy generalnie na świecie możemy wskazać jakieś przykłady właśnie sieci szpitali, które byłyby zdominowane przez sektor prywatny? Zawsze jak mówimy o jakby jakimś przykładzie zagranicznym, to mi się kojarzy Irlandia. Nie wiem, czy tam akurat można mówić o jakiejś takiej dominacji. Natomiast tam są, o tyle to jest o tyle ciekawe, że tam są wprowadzone ciekawe bodźce. Mianowicie jak mamy takiego inwestora, który chce zbudować szpital, czy zainwestować w sektorze prywatnym, szpitalnym, to z tego, co mi wiadomo, nie wiem, czy jeszcze to funkcjonuje przecież tam jakoś irlandzkiego systemu ochrony zdrowia, za bardzo nie śledzę. Może być bardziej jestem w Ameryce obecnie, ale tam rząd przyjął taką politykę, że jeżeli budujesz szpital prywatny, to my ci dajemy 20% ulgi, jeżeli ty w takiej placówce zagwarantujesz tam chyba około 20% miejsc na pacjentów z sektora publicznego. Tam oczywiście jakieś finansowanie chyba za tym też idzie. Ale to jest taki bodziec, który jakby skłania i do inwestycji, do rozwijania tych inwestycji tego szpitalnictwa prywatnego, ale też żeby to było oddzielone, żeby one to jakoś tam, powiedzmy, też obsługiwały w jakiejś tam części tych pacjentów publicznych. No i to jest jakby jedna ciekawa rzecz, a druga ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o Irlandię, to też zawsze lubię tam przy takich różnego rodzaju dywagacjach o tym wspominać. I to właśnie bardzo by się w Polsce przydało. Mianowicie tam zdecydowana większość szpitali publicznych zarabia na świadczeniu usług prywatnych. Tylko jedyny wymóg jest taki, żeby tam, dajże odnośnie łóżek szpitalnych, żeby one były oddzielone tam od siebie, żeby było wiadomo, gdzie są jakby ci z tej publicznej służby zdrowia, gdzie są ci prywatni. Ale tam szpitale mogą dzięki temu osiągać zyski, mają lepszą kondycję finansową. Przy czym no jakby to też nie jest przyczyn nawet tych prywatnych, jeżeli tam rosną inwestycje i one powstają coraz więcej prywatnych placówek, to nie stanowi żadnego problemu dla
jakby to powiedzieć, dla stabilności tego systemu, dla świadczenia tych usług. Więc to zawsze Irlandię mógłbym wskazać. No i siłą rzeczy to zawsze pojawia się przykład, jak mówimy o tam aspektach prywatnych, to zawsze Stany Zjednoczone, chociaż to jest dosyć złożony problem, bardziej niż się wydaje. To zanim przejdziemy do Stanów Zjednoczonych, to ja tylko chciałbym naszym słuchaczom przypomnieć, że oprócz tego podcastu Instytut Misesa jest także aktywny na wielu innych polach i gorąco zachęcam do tego, żeby zerknąć na naszą stronę internetową mises.pl i zobaczyć, jakie zasoby tam oferujemy, ponieważ mamy tam setki, a wręcz nawet tysiące artykułów przybliżających teorię ekonomii, jak i właśnie bardziej już ekonomię zaaplikowaną do konkretnych dziedzin życia, jak właśnie na przykład ekonomikę służby zdrowia. Mamy dość sprawną wyszukiwarkę, żeby znaleźć teksty na temat, który właśnie Was interesuje. Oprócz tego na stronie znajdziecie kilkanaście bezpłatnych e-booków, także dotyczących zarówno teorii ekonomii, jak i spraw bardziej praktycznych. A oprócz tego wydaliśmy już prawie 30 książek i w zakładce książki możecie je wszystkie przejrzeć. Mamy tam zarówno teksty dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ekonomią, jak i dla tych, którzy zajmują się nią jak najbardziej akademicko, jak i też dla tych, którzy zainteresowani są na przykład filozofią wolnościową. Więc gorąco do tego zachęcam. Jeśli to, co tam znajdziecie, Wam się spodoba, to zachęcam także do tego, żeby wesprzeć nas darowizną. To zawsze pomaga nam w rozwijaniu naszych działań. A jeśli jeszcze nie rozliczyliście podatku dochodowego za rok ubiegły, ponieważ w tym roku można to zrobić nieco później, to także polecamy się przy wpisywaniu 1% dla organizacji pożytku publicznego, ponieważ Instytut Misesa do takich organizacji należy. A wracając do Ciebie, Łukaszu, jak to jest z tym szpitalnictwem w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jest to jakby sztandarowy przykład w wszystkich dyskusjach podawany za tym, że jest to prywatny system ochrony zdrowia, który nie działa. O całym systemie nie mamy czasu rozmawiać dzisiaj. Oczywiście. Bo to można kilkaset stron napisać, przynajmniej, co dobrze wiesz. Tak. Więc jak to jest tam z tymi szpitalami? Myślę, że też to cała audycja tak naprawdę można zrobić, bo cała audycja może być poświęcona również całemu szpitalnictwu, jak się okazało, bo temat jest bardzo rozległy i wątki szpitali zawsze się przewijają przy okazji tam innych tematów, jak ubezpieczenia zdrowotne, tam lekarze. Natomiast zawsze ostatnio się zastanawiam, jak można by w skrócie opisać przypadek w ogóle Stanów Zjednoczonych, to przychodzi mi taki jakaś taka refleksja, że w zasadzie nie ma innego kraju na świecie, gdzie formalnie nie byłoby, czy tak teoretycznie, tak dużego udziału przedsiębiorstw czy podmiotów prywatnych, ale z drugiej strony trudno też szukać, być może, znaczy na pewno takiego przykładu, gdzie one tak nie podlegały aż tak wielu silnym regulacjom, które w zasadzie wypaczają ten prywatny charakter, tak, czy ten prywatną własność. Jeżeli chodzi o szpitale w Stanach Zjednoczonych, to jest to oczywiście dosyć długa historia, nie mamy tyle czasu, żeby tutaj wszystko zgłębiać, ale zazwyczaj jak mówimy o Stanach Zjednoczonych, to pierwsze, co się tam, czy jedną z pierwszych rzeczy, która się rzuca w oczy, to w żadnym innym kraju tyle się na służbę zdrowia nie wydaje, czy tam nie ma takiej dynamiki wzrostu kosztów, czy jeżeli chodzi tam chociażby o udział PKB, bo tam bodajże prawie 18% PKB już tam, to przebija znacząco te wszystkie wskaźniki tych krajów europejskich, typu tam Holandia czy Szwajcaria, które tam leży 11% przeznaczają, czy jeszcze niedawno przeznaczały. No i problem ze szpitalnictwem w USA polega na tym, że jak sobie byśmy rozbili te koszty, czy je wyselekcjonowali, to by wyszło na to, że największym generatorem tych kosztów to są właśnie szpitale, czy ten system szpitali. Mam na przykład takie dane za lata 1986-2017, to mogę tak się troszkę wesprzeć i w tym okresie ceny, czy ten indeks cen usług szpitalnych wzrósł 727%, czyli rocznie 21% to było z każdego roku.
No to wyobraźmy sobie, że nie wiem, cena masła rośnie 20%, czy tam 21% rocznie, albo cena abonamentu na Netflix i tak dalej, i tak dalej. Tylko oczywiście tam to nie jest finansowane głównie bezpośrednio, tylko przez ubezpieczenie, więc Amerykanie czy pacjenci ubezpieczeni tego kosztu nie czują. Coś, co może być troszkę dziwne na pierwszy rzut oka, to, że to, czego Amerykanie nie są w stanie jakby doświadczyć, jeżeli chodzi o szpitale w swoim kraju, to, że oni nie widzą cen tych usług, nie wiedzą, ile to kosztuje, nie potrafią tego wycenić. Zawsze tam, czasami jesteś ekonomiści, którzy tam też różne wpisy robią, czy artykuły piszą. Czasami robią takie doświadczenie, jak sami są w szpitalu i tam z kimś tam się spotykają, to się troszeczkę ich prowokacyjnie podpytują się, a ile ta usługa kosztuje, a ile ta usługa kosztuje. To zawsze często słyszą odpowiedzi, a co ciebie to obchodzi, przecież to finansuje ubezpieczenie. I zawsze jest takie zakłopotanie, skąd w ogóle takie pytanie, prawda? No bo tam są przyzwyczajeni Amerykanie do tego, że cena to nie jest cecha charakterystyczna dla szpitala, bo szpital ma ci zagwarantować czy poprzez ubezpieczenie tak naprawdę. Więc jeżeli chodzi o taki podział, to jeszcze można naświetlić, ile jest takich prawdziwych szpitali, można powiedzieć, nastawionych na zysk, no to tak około 25%, tak, to jest tam niecałe 1300 placówek. Resztę, czy tam zdecydowaną większość, ponad 50% stanowią szpitale, może nie rządowe, ale szpitale nie nastawione na zysk, takie, które tam nie mogą wykazywać zysku i tam formalnie nie mają właściciela. Różnica między nimi polega na tym, że te szpitale, które nie są nastawione na zysk, w zasadzie ich pozycja wynika z wielu przywilejów, które uzyskały tam od rządów tam poszczególnych federalnych czy stanowych na przestrzeni lat. I są to przywileje podatkowe, one są zwolnione z wielu podatków, których nie muszą płacić. Tam podatków od tam chociażby tych wpłat charytatywnych, podatków od nieruchomości i wielu jeszcze innych. Nawet jak emitują obligacje, to te obligacje są zwolnione z podatków od zysków kapitałowych, więc jakby ich nominalne oprocentowanie jest relatywnie niższe niż w przypadku innych papierów wartościowych. Natomiast jakby instytucje prywatne, znaczy nie prywatne, tylko szpitale nastawione na zysk, takich przywilejów skorzystać nie mogą. Gdzieś też, jeżeli chodzi o wartość tego typu przywilejów, to widziałem takie badania, czy zestawienie, bodajże tam za 2011 rok, no to łączna kwota tych korzyści to prawie 25 miliardów dolarów wyniosła. Więc to są bardzo, bardzo znaczne korzyści. No, czyli 25 miliardów dolarów, no to w szpitale nastawione na zysk nie mogą liczyć na takie bonusy. Natomiast tak naprawdę to wszystko służy wzmacnianiu przywilei, czy ograniczaniu konkurencji. To właśnie, że tak się zapytam, skoro te ceny usług szpitalnych wzrosły o 700%, to dlaczego wszyscy inwestorzy w Stanach nie rzucają się do tego, żeby zakładać nowe szpitale, skoro to taki złoty biznes? Jakiś czas temu się rzucili. I co ciekawe, to było związane, to jest bardzo podobne do Polski, bo w zasadzie to jest ten wspaniały przykład, że ekonomia, prawda, jeśli teoria ekonomii jest poprawna, to możemy dzięki niej zrozumieć sytuację w każdym kraju. I tutaj doszło do tego samego, bo kiedy w latach 60., w połowie lat 60. wystartowały już te oficjalne rządowe programy Medicare i Medicaid, czyli oferujące opiekę zdrowotną emerytom i osobom ubogim, to nagle doszło do znacznego wzrostu czy łączenia się tych szpitali nastawionych na zysk. Liczba sieci szpitali nastawionych na zysk zaczęła rosnąć, bo mieli bardzo wysoki zwrot z kapitału, bo byli bardziej wydajni, a można powiedzieć, że Medicare, tak, czy te stawki Medicare też były bardzo, bardzo hojne, bo tam w zasadzie płacili za wszystko, jaki rachunek nie wystawisz, to się nazywało regułą kosztu plus, czyli jeżeli uważasz, że ona jest uzasadniona ekonomicznie z warunków rynkowych, no to wystawisz $1000, zapłacimy ci 1000. Jeżeli za wizytę zażądasz 2000, to zapłacimy ci 2000. To może nie, to były zbyt wysokie kwoty, ale tak mówiąc obrazowo, na tym mniej więcej to polegało. I wtedy to się zaczęło rozrastać, tylko że to doprowadziło do takiego rozwoju, do takiego rozrostu kosztów, że już tam w latach 80. to dwie dekady to Eldorado potrwało, zarówno dla tych instytucji nastawionych na zysk, jak i nienastawionych. I skończyło się dosyć poważnymi regulacjami i w kontekście amerykańskiego szpitalnictwa
kluczowe regulacje nazwane są, znaczy można powiedzieć, że one mają swoją taką sformalizowaną postać w tak zwanych regulacjach CON. To jest skrót od Certificate of Need, czyli certyfikatu przynależności. I w wielkim skrócie chodzi w tym o to, że jeżeli chcesz postawić nową placówkę, nowy szpital albo rozbudować już istniejący szpital, to musisz uzyskać pozwolenie od władz stanowych. Czyli nie możesz sobie normalnie tego zbudować tak jak, nie wiem, tam chcesz dom, tak, czy kupić samochód, no to nie idziesz po prostu do salonu, nie kupujesz samochodu, tam musisz mieć pozwolenie władz stanowych. Oni zakładali, że w związku z tym, że koszty tak bardzo rosną, no to że jeżeli powstają nowe placówki, no to one jeszcze bardziej prowadzą do jeszcze większego wzrostu kosztów. Tak? Oczywiście, że tam abstrahując od jakby błędów kompletnych w takim rozumieniu, takie jest oficjalne stanowisko tych różnego rodzaju zwolenników tych regulacji. Natomiast w gruncie rzeczy ma to ograniczać konkurencję, tak? Nieważne, czy to są, wiesz, prywatne, nastawione na zysk, czy nie nastawione na zysk. I tworzą się tam różnego rodzaju układy. W każdym stanie funkcjonują tak zwane stanowe rady do spraw planowania chyba tam wydatków, czy tam już nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, wydatków medycznych, czy tam do związanych tam z inwestycjami tych, czy powstawaniem tych placówek. No i różnego rodzaju badania dosyć jednoznacznie sugerują, że te instytucje nie nastawione na zysk tam mają pośredni lub bezpośredni wpływ na te rady i tam nie ma szans. Są znane przykłady wielu lekarzy, którzy nie mogą tańszych usług oferując, znaczy nie mogą zbudować, nie mogą powstać nowe placówki, jednostki szpitalne. Jeszcze na początku XX wieku zaczął się pewien trend, zaczęły powstawać tak zwane szpitale, które są własnością lekarzy. To się nazywa taki skrót POH, Physician-Owned Hospital. I one zaczęły zagrażać pozycji tych większych, starych szpitali, dlatego że zadziałał bardzo podobny mechanizm co w Polsce, bo oni zaczęli wybierać tych takich bardziej zamożniejszych klientów, oferować procedury, które tam są czy lepiej refundowane, czy które nie mają takich takich kosztów, prawda? I zaczął dokładnie ten sam problem co w Polsce. No więc można powiedzieć, że tamci starsi gracze się troszkę poskarżyli. I jak tam wchodziły regulacje Obamacare, to tam takie zostały zamieszczone dodatkowe wpisy. Ogólnie to z Obamacare nic nie miało wspólnego, ale po prostu była okazja, to skorzystali. Że jak powstają nowe szpitale typu właśnie POH, czyli te, które są własnością lekarzy, to one już nie mogą tam skonkurować z tymi starszymi, jeśli chodzi o kontrakty z Medicare czy Medicare. To też był taki ciekawy przykład podany, tam chyba George Reisman to podał w jednej z swoich tych starszych publikacji, że tam bodajże tam na przykładzie rolnictwa, tam czy branży rolniczej, że najpierw się rząd zobowiązywał, żebyś kupował tam zboże czy jakieś tam inne produkty rolne po jakiejkolwiek cenie, a kiedy się okazało, że to rujnuje tam budżety, tak, czy te koszty rosną i coraz więcej pieniędzy na to przeznaczać, no to powiedział, że tylko od ograniczonej liczby rolników i od innych tego nie będzie skupował, tak? No to jest na tej samej zasadzie. Więc ta konkurencja, oczywiście te szpitale nowe, mniejsze, specjalistyczne miały niższe koszty i one tak naprawdę dawały wiele i oferowały też jakość na pewno nie gorszą, więc bardzo wiele korzyści, no ale podcinały przychody, spowodowały konkurencję, czyli takie warunki, do których te szpitale są nienastawione na zysk, nieprzyzwyczajone i głównie to dzięki tym regulacjom CON, czyli tym certyfikatom potrzeby, zawdzięczamy to, że tam nie powstaje tyle nowych placówek. One funkcjonują obecnie w 35 stanach, więc w zdecydowanej większości. I statystyki są takie, że tam, gdzie to też sobie tak zerknę do ściągawki, w stanach, w których tych regulacji nie ma, czyli możesz wybudować szpital, nie musisz mieć pozwolenia, to średnia wydatków zdrowotnych per capita wynosi tam $7,700, a tam, gdzie takie regulacje są, to wynosi 8,500 prawie, więc tam jakieś tak tam około chyba 8-9% wyższe koszty są. Tak samo, jeżeli chodzi o opiekę szpitalną, to tam, gdzie nie ma tych regulacji, no to koszty tej opieki szpitalnej są około 9-10% niższe w tych stanach, ale to jest dosłownie tam 15-14 stanów. W zdecydowanej większości stanów jeszcze te regulacje funkcjonują, między innymi ze względu na lobbying. I też taka anegdotka,
jak była chyba rok temu czy dwa lata temu Maklowski u nas, no to też tam udało mi się z nią parę słów zamienić i tam właśnie powiedziałam, że pisze doktorat o Stanach Zjednoczonych, o, no to od razu powiedziała, że u nas to są monopole i właśnie jako pierwsze z tych takich najbardziej szkodliwych regulacji wymieniła te COM, czyli to dotyczące tego systemu szpitalnictwa. Więc to jest bardzo, bardzo taka poważna, surowa regulacja, która ma, no bardzo szkodzi powstawaniu tych nowych placówek. Czyli to jest chyba jeszcze gorsze niż apteka dla aptekarza u nas, tak? To nawet nie ma żadnych obiektywnych kryteriów, które można spełnić, apteka. Tylko trzeba przekonać Radę Rozumnych. Tak. Zgadza się. Jeżeli tam nie masz wejścia do tego zarządu w tej Radzie do Spraw Planowania, tam gdzieś to miałem, ale ta pełna nazwa mi umknęła, tam dosyć dużo tych różnych ciał i nazwisk, więc to proszę o wybaczenie. Zresztą jedną z instytucji, która to bardzo mocno wspierała, było Amerykańskie Stowarzyszenie Szpitalne, więc oni są od początku swojego istnienia tam byli zainteresowani ograniczaniem konkurencji i to jest taka standardowa zagrywka. Ale tam jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, ponieważ my jesteśmy, czy w zasadzie społeczeństwo jest przekonane o czymś takim, że okej, skoro mamy większość tych USA, tak, skoro mamy większość tych szpitali nienastawionych na zysk, no to zakładamy, że one, prawda, co tam zarobki są relatywnie niskie tych pracowników i tak dalej. A okazało się, tam jedna z instytucji takich pożytku publicznego, można powiedzieć, jakaś fundacja, opublikowała raport, bo tam ona się nazywa Fundacją na rzecz tam transparentności, tak po polsku, z którego wynika, że oni zbadali 82 największe szpitale non-profit w Ameryce. Największe, to znaczy osiągając największe przychody. I okazało się, że kierownictwo tych sieci szpitali, tak, zarabia o wiele więcej, to najwyższe kierownictwo, czyli tam dyrektor tam generalny, czy tam dyrektor wykonawczy, czy główny księgowy, zarabiają o wiele więcej niż kierownicy, czy kadra zarządzająca, ta topowa, tak, kadra menedżerska szpitali nastawionych na zysk. Tam chyba rekord, jak tam był podawany, że to chyba prezydent i chyba tam CEO z jednej tam z tych szpitali non-profit, to rocznie tam 26 milionów dolarów, taka ich pensja była. Czyli to jest na poziomie, wiesz, komercyjnym, jak korporacyjnym, tak? I tam chyba średnia to wyniosła 3,6 dla 82 największych szpitali miliona dolarów dla tych pracowników stopu menedżerskiego, stopu kierowniczego. A dla porównania podali chyba 5 największych szpitali nastawionych na zyski, tam chyba średnia tych zarobków wyniosła 4,6 miliona dolarów, czyli nie tak dużo, tylko że tam było 5 największych, a tam 82. Podejrzewam, że gdyby tam jakąś medianę policzyć dla porównywanej ilości, no to by to zdecydowanie wyszło na korzyść tych instytucji nienastawionych na zyski, jeśli chodzi o zarobki. No więc i był też raport tam różnych badaczy z Uniwersytetu tam bodajże tam Harvarda, czy tam chyba Uniwersytetu Medycznego imienia Johna Hopkinsa, czyli takich topowych uczelni, uniwersytetów, ośrodków badawczych w Stanach też pod tym kątem. No i tam jasno stwierdzili po prostu badacze, że to jest pogoń za rentą, tak? I prywatne szpitale nastawione na zysk też świadczą działalność charytatywną na mniejszą skalę, ale w przypadku tych jednostek nienastawionych na zysk, no to tam bodajże były takie podane dane, że chyba 62% tylko Że wartość tych zwolnień, tych korzyści finansowych wynikających z tych preferencji podatkowych, to znaczy, mówiąc inaczej, działalność, środki przeznaczone na działalność taką charytatywną, czy jakieś tam różne takie, na jakieś tam wsparcie dla potrzebujących, przekracza korzyści wynikające z tych preferencji podatkowych tylko w przypadku 62% szpitali non-profit, co to oznacza, że prawie co czwarty szpital to osiąga korzyści finansowe dla swoich tak naprawdę pracowników, tak, a nie przekierowuje tych środków dla potrzebujących. No więc to też bardzo dużo mówi o tym, jak to w Ameryce funkcjonuje. Tak. To są oczywiście korzyści, no te, jakby to Rothbard powiedział, monopolowe czy quasi-monopolowe. No i właśnie dlaczego nie powstaje ostatecznie dużo tych prywatnych placówek, bo są te kony między innymi. Nie tylko, ale między innymi. Czyli jakby ważna nauka dla Polski, jeśli będziemy mieć panią prezydent lub pana prezydenta, który będzie chciał
prywatyzować szpitale, no to prywatyzować, ale nie regulować na sposób amerykański, tylko wręcz przeciwnie, deregulować i pozostawiać wejście na rynek jak najbardziej wolne i jak najbardziej także dla tych instytucji, które są stricte nastawione na zysk. Taką lekcję moglibyśmy wynieść. Zdecydowanie. Tak, tak, tak. Ameryka cierpi ze względu na przeregulowanie swojego systemu i to z poziomu swojego systemu opieki zdrowotnej, i to z poziomu federalnego i stanowego tutaj. To nie jest tak, że stanowe regulacje są jakieś tam łagodniejsze, tak, bo to stanowe, a nie federalne, to naprawdę nie ma reguły. Zresztą taki paradoks, tam już nie wiem, z 10 lat temu, ale to też widziałem taki raport Departamentu Sprawiedliwości, tam Wydziału Antymonopolowego tam w Departamencie Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, i tam to bodajże było skierowane chyba do władz Florydy. Tam chyba toczyły się tam 10 lat temu jakieś rozmowy, nie pamiętam jak to się tam, nie wiem jak to się ostatecznie skończyło, odnośnie zniesienia tych CON-ów, tak, tych regulacji. Tam właśnie oni jednoznacznie napisali, że to jest po prostu kartele się tworzą, że to ogranicza konkurencję i innowacyjność. A to jest instytucja federalna tak naprawdę, więc są tam ludzie, którzy pracują, tam ludzie, którzy wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. No ale gdzieś jednak, prawda, w tym różnym gąszczu interesów, no to takie różne inicjatywy, które chciałyby to znieść, no gdzieś jednak mimo wszystko giną, no co jest przykre. No cóż, do tego bagna jeszcze niestety nie oczyścił Donald Trump. Może w kolejnej kadencji mu się uda, może nie. Ja Ci, Łukaszu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję również. Mam nadzieję, że jeszcze do tych tematów ochrony zdrowia będziemy mogli powracać. Jeśli tutaj zwracam się do słuchaczy, jesteście zainteresowani tematyką ochrony zdrowia, macie jakieś uwagi do tego, co mówiliśmy. Wiem, że są na przykład lekarze, którzy regularnie czytują publikacje Instytutu Misesa, i mam nadzieję, także słuchają naszego podcastu. Może o czymś ważnym nie wspomnieliśmy, jakieś macie inną perspektywę na te problemy, które omawiamy, to zachęcamy do dzielenia się komentarzami i generalnie zadawania pytań. Mam nadzieję, że w kolejnych programach będzie to dla nas inspiracją, w jaką stronę naszą dyskusję poprowadzić. Oprócz tego chciałbym także zachęcić wszystkich do tego, żeby subskrybowali nasz kanał na YouTubie, żeby żadne podcasty, webinary czy inne filmy nigdy Wam nie uciekły. Nasz podcast możecie także oczywiście słuchać na różnych platformach streamingowych, na Spotify'u, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, Overcast czy jeszcze kilku innych, więc mam nadzieję, że znajdziecie tę formę, która będzie dla Was najkorzystniejsza i powiecie także o tym swoim znajomym. Za dzisiaj już dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.